pogląd na trudne czasy. I powtórzę to. Tak, dobry rząd na trudne czasy jest dzisiaj wielką koniecznością, wielką narodową potrzebą. I dlatego zacznę swój wywód od tego, co właśnie tych trudnych czasów dotyczy. Bo to jest zawsze sprawdzian. Kiedy zaczynaliśmy w 15 roku rządzić, przy końcu 15 roku, to nam bardzo przeszkadzano. Był ten nieustanny atak. No ale opozycja totalna, nie pamiętam, czy już wtedy się tak nazwali, czy jeszcze chwilę potem, ale w każdym razie coś, co już nas spotykało w latach 2005-2007. Ale koniunktura była niezła. Mogliśmy realizować nasze plany, może jeszcze później na chwilę do nich wrócę. Mogliśmy, potrafiliśmy, no i sprawy szły do przodu. Ale później epidemia, później wojna, później inflacja. I zapytajmy, czy w tych okolicznościach dawaliśmy sobie radę. Czy ten rząd potrafił właściwie reagować na te sytuacje. Bo trzeba o tym mówić. Druga strona, w jakiejś mierze to jest zrozumiałe, tak działa opozycja, ale w Polsce ta opozycja działa właśnie w sposób totalny, to znaczy prawda nie ma już w ogóle żadnego znaczenia dla nich. Sugeruje, że wszystko było źle. A ja powiem, że jestem w stanie obronić tezę, że było całkiem przyzwoicie. Nie idealnie, idealnych rządów nie ma, nie bez jakichś potknięć. No to jest właśnie ta kwestia tego, że człowiek z natury rzeczy nie jest idealny, ale mimo wszystko była reakcja stosunkowo szybka, zdecydowana i skuteczna. Zacznę od COVID-u. To były dwie sprawy. Pierwsza czysto medyczna. I tu mogę powiedzieć, że rzeczywiście ta reakcja przyszła po pewnym zastanowieniu, ale czyli nie tak zupełnie od razu, ale powiem, że to była kwestia sporów między specjalistami, bo grupa specjalistów, która się tym zajęła, działała od samego początku. Tylko że zdania co do istoty tej choroby i sposobów zapobiegania jej rozszerzaniu się, a także perspektywy tego rozszerzania się były różne. Ale kiedy już mieliśmy w tej sprawie jasność, to powstały szpitale tymczasowe, uruchomiono oddziały w innych szpitalach, stworzono cały potężny mechanizm, który służył temu, by walka najpierw z chorobą sensu stricto, to znaczy leczenie chorych, zapewnienie im możliwości tego leczenia, a później także szczepienia przebiegały sprawnie. Tutaj siedzi naprzeciwko mnie polityk, minister, który się do tego ogromnie przyczynił. Korzystam z okazji, żeby mu podziękować. Mówię oczywiście o panu Michale Dworczyku. Krótko mówiąc, cały ten mechanizm działał. Znów oczywiście można znaleźć jakieś mankamenty, ale naprawdę w bardzo wielu krajach było nieporównanie gorzej. Obroniliśmy się. I to jest ta kwestia związana z samą chorobą, z epidemią, jak to już powiedziałem, jako taką. Ale była też druga kwestia, ogromnie istotna. Mianowicie kwestia gospodarcza. Co zrobić, żeby ta epidemia potężna, no w momentach najbardziej kluczowych to było i przeszło 1000 zmarłych w ciągu jednego dnia, w najgorszych momentach, bo ja użyłem określenia kluczowych, no w tym sensie kluczowych, że najgorszych, że ta epidemia paraliżowała i musiała paraliżować gospodarkę. Musiały być podjęte pewne działania, które gospodarkę wstrzymują. Mogło zacząć się
bezrobocie, i to wielkie bezrobocie, spadek PKB, czyli po prostu poważny kryzys gospodarczy. I teraz jest pytanie, czy daliśmy sobie z tym radę. No, przypomnę, tarcze antykowidowe, łącznie 200 miliardów złotych przekazywane przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom po to, by mogły w dalszym ciągu opłacać pracowników, nawet takich, którzy nie pracowali, przynajmniej w 80%, i zachowywać miejsca pracy. I to, proszę Państwa, też się udało. Myśmy nie ponieśli tutaj żadnych wielkich strat gospodarczych, a jeżeli nawet był pewien spadek, to bardzo szybko żeśmy go, najszybciej w Europie, żeśmy go nadrobili i w następnym okresie gospodarka rozwija się bardzo szybko. Teraz to tempo spada, jest niestety światowy kryzys już ten kolejny. Można powiedzieć, że i z tym żeśmy sobie dali radę, ale to jest już wyraźnie związane z tym okresem poprzednim. Bo gdyby nie naprawa finansów publicznych, gdyby nie zahamowanie tego gigantycznego rabunku Polski, który miał miejsce, przede wszystkim przez VAT, ale to oczywiście nie było jedyne źródło, to my byśmy po prostu na to nie mieli pieniędzy. A skoro mieliśmy pieniądze, to one skądś musiały być, przecież nie ze wzrostu PKB, bo ten wzrost następował, ale przecież nie był w takim tempie. A w ciągu tych 7 lat, zgromadziliśmy dodatkowo w budżecie państwa jako dochody, nie jako wydatki, tylko jako dochody, no prawie 1 bln dodatkowych złotych. To nie wynikało ze wzrostu PKB, chociaż ten wzrost był całkiem zadowalający jak na te warunki. To wynikało właśnie z tej wielkiej operacji ochrony naszego wspólnego majątku, ochrony naszych kieszeni przed rabunkiem. Przed rabunkiem, który zresztą prowadził w ogromnej większości wypadków do wyprowadzania tych pieniędzy za granicę. Nie w 100%, ale w wielkiej części tak to się kończyło. Czyli Polska była po prostu sensu stricto rabowana. Jako kraj, nie tylko jako ludzie, nie tylko jako podatnicy, ale jako kraj byliśmy rabowani. I to też pokazuje owo dawanie sobie rady. A także to, o czym mówiłem o leśnicy, że dotrzymujemy słowa, bo zapowiedzieliśmy przed wyborami, że to właśnie zrobimy. Krótko mówiąc, jeżeli chodzi o ten kryzys, to chyba można nam postawić no przynajmniej 4, a może nawet z plusem. Jak na tak zaskakującą sytuację, bo jako żywo nikt w świecie sobie nie wyobrażał, że coś takiego wybuchnie. No byli tam jacyś pojedynczy mikrobiolodzy, którzy coś takiego zapowiadali, ale nie zwracano na nich uwagi. Tutaj żeśmy nawet chyba o nich nie wiedzieli. No stopień naprawdę zupełnie dobry. Krótko mówiąc, tutaj wyszło. No ale myśmy jakby przeszli z kryzysu w kryzys. Epidemia tak do końca się jeszcze nie skończyła, chociaż dzisiaj jest nieporównanie mniej groźna niż była, to znaczy ta choroba ma dużo lżejszy przebieg. A mamy już nową, wielką sprawę, coś co się nie zdarzyło w Europie, w świecie od 1945 roku. Bo oczywiście były wojny, były liczne wojny, były w gruncie rzeczy setki wojen. Kilka wojen było dużych, no choćby wietnamska to była duża wojna, ale mimo wszystko w żadnym razie ta wojna nie była tak bliska temu, by uzyskać wymiar znacznie szerszy niż dotychczas, co jest poważnym niebezpieczeństwem, ale przede wszystkim nie miała tak wielkiego wpływu, nawet porównywalnego wpływu na całą sytuację na świecie, w tym na sytuację gospodarczą. Bo przecież ten kryzys gospodarczy, ta inflacja, która ma miejsce, słusznie jest nazywana Putin-inflacją. Oczywiście trzeba być uczciwy. My staramy się mówić społeczeństwu prawdę.
pewna część, ale niewielka część tej inflacji wynika z tej akcji, którą przeprowadziliśmy dla ratowania gospodarki. No bo skoro wpływa bardzo duża suma na rynek, no to zwykle jest efekt inflacyjny. Ale to jest, powtarzam, stosunkowo niewielka część, no może 20% tej inflacji, czyli 3,5-4%. Cała reszta to jest Putin, to są surowce, to są te różnego rodzaju blokady, z którymi w tej chwili i w Polsce, i na świecie mamy do czynienia. I tutaj oczywiście działa taki łańcuch przyczynowo-skutkowy. Te skutki przenoszą się na popyt w różnych krajach, to na zapotrzebowania importowe. Polskie PKB w ogromnej części składa się z eksportu. Krótko mówiąc, to jest taki bardzo trudny do opanowywania mechanizm. No i jak my działamy w tej sytuacji? Jeżeli chodzi o samą wojnę, no jesteśmy w czołówce, a jeżeli chodzi o relację uwzględniającą nasz potencjał, nasze PKB, to sądzę, że może poza Łotwą, która jest bardzo niewielkim krajem, ma bardzo niewielkie PKB, jesteśmy na pierwszym miejscu nie tylko w Europie, ale także na świecie. Jeżeli chodzi o dostawy broni, bo według tej ostatniej tabeli, którą przedstawiano, jesteśmy na trzecim, to znaczy oczywiście za Stanami Zjednoczonymi, ale tutaj możliwości są nieporównywalne i w tej chwili już także za Wielką Brytanią. Bo myśmy zrobili to, mogliśmy, w tej chwili jest pewne zahamowanie, ale oczywiście ono w pewnym momencie będzie przełamane. Musimy tylko uzyskać pewne nowe możliwości. No i jest druga sprawa, tylko że w tym wypadku muszę się Państwu tutaj tylko głęboko ukłonić, chociaż powiem uczciwie, że też swój udział w tym mam, ten zupełnie prywatny, ale tylko w tym mieście, we Wrocławiu, w tej chwili jest około 100 tysięcy uchodźców. Tak się to mniej więcej oblicza. A w Polsce, trudno powiedzieć ile, nie chcę tu, bo oczywiście nie 6 milionów, bo 6300 nawet, bo tyle przekroczyło polską granicę, ale oni oczywiście jeżdżą w obydwie strony, to jest różnie. Ale sądzę, że 2,5-3 miliony w tej chwili w Polsce jest. I szanowni Państwo, nie ma obozów uchodźców. To jest coś niebywałego. Ale to świadczy przede wszystkim o polskim społeczeństwie, o naszym narodzie. Natomiast jeżeli chodzi o rząd, to po pierwsze od początku pomagaliśmy i te zarzuty, które są czasem stawiane, owszem, społeczeństwo dobre, no, samorządy dobre, natomiast rząd nic nie robił, to jest absolutne kłamstwo. Pomagaliśmy właśnie przede wszystkim przez samorządy. Pomagaliśmy przez kolejne przywileje, nawet niektórym się to nie podobało, ale robiliśmy to. Robiliśmy to naprawdę nie w partyjnym interesie, nie w żadnym interesie partykularnym. Robiliśmy to w interesie Polski, oczywiście w interesie Ukrainy. Z powodów humanitarnych, ale także dlatego, że wiemy, że to jest wojna także o naszą niepodległość. To jest wojna. Także, szanowni Państwo, to tak się złożyło, ale to jest wojna także o nasz obraz w świecie. On się niebywale wręcz poprawił. Bo myśmy byli przez 30 lat, a w gruncie rzeczy więcej, ale już nie będę wchodził w historyczne szczegóły, nieustannie atakowani w różnych krajach, odsądzani od czci i wiary i co przerażające, ale po 89 roku, a nawet przed 89 roku troszkę to się zaczęło. Był taki pierwszy artykuł, ale już nie będę go wspominał, jego autor nie żyje. I to nie był rok 89, tylko dobre dwa lata, czy nawet trzy lata wcześniej, w tej chwili sobie dokładnie nie przypominam, który rozpoczynał tą kampanię. To była kampania samooskarżeń, to była kampania sprowadzająca się do tego, że my właściwie w tej części Europy, ale licząc z Niemcami
jesteśmy najgorszym narodem ze wszystkich. No, przecież byli tacy, którzy mówili, że mniej się bali na ulicach Warszawy w czasie wojny Niemca niż Polaka. Tak, to były słowa kogoś bardzo znanego. Już nie chcę wymieniać jego nazwiska, bo od dłuższego czasu nie żyje, ale po długim życiu, można powiedzieć, odszedł. Natomiast tak było. To była z jednej strony kampania, której przyczyny może kiedyś ustalą historycy, ale z drugiej strony to była też kampania, która służyła pewnemu celowi. Służyła celowi, który w naszych dziejach był nie jeden raz realizowany. Takiej mikromanii narodowej. To znaczy my jesteśmy malutcy, słabiutcy i musimy się wszystkim kłaniać, wszystkich przepraszać, bo inaczej to działamy na swoją niekorzyść, bo inaczej to wielcy tego świata przypomną nam nasze rzekome grzechy, etc., etc. Ten sam człowiek, który mówił o tym, że się tak nie bał Niemców, może miał powody, żeby się nie bać, w każdym razie, ale żeby było jasne, ja nic o tym nie wiem, tylko to tak zdumiewające powiedzenie, tak zdumiewająca wypowiedź, że zmusza do zastanowienia się, ale ten sam człowiek mówił, że Polska to brzydka panna na wydaniu, bez posagu i że kilku ludzi, można powiedzieć, po znajomości, mających kontakty w Europie jeszcze z czasów PRL-u, załatwiło, że w ogóle, no niemal, że w ogóle, że istniejemy. No tak to było. No, oczywiście był wyraz pychy, jakiejś chorobliwej pychy, ale tak to, proszę Państwa, wyglądało. I dlatego to, co zrobiliśmy jako społeczeństwo, to najważniejsze, jako rząd, jako władza państwowa, pamiętajcie, że w Polsce władza państwowa to jest władza rządowa i samorządowa. U nas samorząd w Konstytucji nie został uznany za organizację społeczną, tylko za część państwa, aparatu państwowego. Więc krótko mówiąc, to, co zrobiło państwo i to, co przede wszystkim zrobiło społeczeństwo, pozwoliło nam się od tego rodzaju opowieści oderwać. Pozwoliło nam na to, by dzisiaj pozycja Polski była budowana niejako na nowo. Niektórzy używają takiego słowa lewarowanie pozycji. Otóż ona jest dzisiaj lewarowana i w żadnym razie nie czyniąc niczego, co by nie doceniło tego, co uczyniło nasze społeczeństwo, to bez tego rządu to nie miałoby miejsca. I wreszcie, proszę Państwa, jest także kwestia druga związana z tą wojną. To znaczy to, że my musimy uniknąć takiego ataku. A to z jednej strony oznacza wspieranie Ukraińców, ale z drugiej strony oznacza także i to, że sami musimy się porządnie uzbroić, że musimy być silni, że ta broń, która tak dzisiaj znakomicie służy Ukraińcom, powinna być także w Polsce. Po części to jest też i polska broń, ale mamy jej dużo za mało. Musimy mieć jej dużo więcej, ale musimy mieć także i tą broń, której nie jesteśmy w stanie sami wyprodukować. Musimy ją kupić. I czy uczyniliśmy coś w tym kierunku? Czy mieliśmy takie możliwości? Czy nie było znów tak, że pieniędzy nie ma i nie będzie? Już jestem tu łaskawy, bo mogłem powiedzieć pieniędzy. Otóż są. To jest trudne. Nie ma co ukrywać. To jest na tym dzisiejszym piekielnie trudnym rynku światowym bardzo trudne. Ale mimo wszystko na przyszły rok wydatki są zaplanowane na łącznie z różnych źródeł, nie tylko w budżecie, na przeszło 130, nawet 138 miliardów złotych. Proszę Państwa,
To jest skok. To jest skok, bo w tym roku po znacznym zwiększeniu już w poprzednich latach to było 58. Więc zauważcie Państwo, że mimo inflacji to jest gigantyczny skok do przodu. My robimy to, co należy do rządu, do dobrego rządu, a nie takiego, który, szanowni państwo, opowiada bajeczki, że nas Unia Europejska obroni, a szczególnie Niemcy. No i tak, proszę państwa, Unia nas nie obroni, bo nie jest w ogóle organizacją o charakterze militarnym. No, jak się zachowują Niemcy, każdy wie. I w związku z tym musimy liczyć na NATO, na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I tu mimo przepaści ideologicznej między nami a ludźmi, którzy dzisiaj rządzą Stanami Zjednoczonymi, jednak ten sojusz potrafiliśmy podtrzymać. On trwa. On jest, można powiedzieć, realizowany. I potrafiliśmy także nawiązać inne sojusze, które są nam potrzebne, na przykład z Koreą Południową. To nie jest sojusz zbrojny, to nie jest sojusz militarny w ten sposób, żeśmy się nawzajem zobowiązali do tego, że będziemy walczyć, jeżeli druga strona zostanie napadnięta, ale to jest sojusz, można powiedzieć, militarno-ekonomiczny. Chodzi o zakupy broni, zakupy bardzo dobrej, nowoczesnej broni produkowanej tak zwaną metodą azjatycką, to znaczy, że bierze się różne wzory i tak nie do końca przestrzegając pewnych reguł, po prostu się znakomicie je odtwarza i produkuje. Ale proszę państwa, nie ma złej drogi do swojej niebogi. Dzisiaj jest taka sytuacja, że musimy na wszystko się decydować, bo musimy być bardzo mocno uzbrojeni, mieć dużą armię. Musimy nawet musimy mieć armię, która odstraszy, bo my przecież wojny nie chcemy. My nie jesteśmy ani państwem, ani narodem nastawionym na wojnę, na podbijanie kogokolwiek. Czy no, na takie myślenie, no Rosja cokolwiek osłaba, to nie, my tak nie myślimy, zapewniam państwa, ale chcemy, mówiąc językiem najłagodniejszym, radykalnie zniechęcić Putina do tego, żeby się posuwał tutaj dalej, jeśli nie daj Panie Boże, udałoby mu się na Ukrainie. Albo gdyby chciał to robić równolegle, bo przecież mamy tu też i Łukaszenkę. Ja tutaj nie wspominałem, że po drodze odparliśmy jeszcze atak na naszą granicę, wybudowali mur, który według pewnego pana, którego nazwiska raczej nie wspominam, miał być tutaj niski ukłon wobec pań, bo to takie powiedzenie nie najlepsze, miał być wałem. Według, no nie będzie muru, będzie wał, no to słowa tego pana. Wału nie ma, mur jest. I to proszę państwa w terminie, czyli w tym konflikcie też wiedząc, że to jest część większego przedsięwzięcia i że trzeba się bronić, także nawet tam dzisiaj mogę to już powiedzieć, wojska i to poważne wojska zostały przerzucone, gdyby tam próbowano robić tak zwane bomble, czyli zajmować jakieś kawałki terytorium Polski. I tutaj żeśmy się, szanowni państwo, obronili. Czyli krótko mówiąc, potrafiliśmy na te wyzwania zareagować. No i reagujemy w tej chwili także na to wyzwanie, które może na co dzień dla Polaków, dla polskich rodzin, dla nas wszystkich jest naprawdę najtrudniejsze. To jest inflacja, no i ta zbliżająca się zima. O, jest rzeczywiście dzisiaj tak, że nawet ktoś, kto no, nie jest biedny jak ja,
i ma pewną skłonność do rozrzutności. No, zastanawia się, czy warto wszystkie światła w domu, w którym mieszka, palić. Otóż my uczyniliśmy już sporo i uczynimy dużo więcej, żeby ta zima była dla wszystkich Polaków zimą normalną. To znaczy nie wiem, czy ona będzie łagodna, czy będzie średnia, czy będzie ostra, i tak w domach będzie ciepło. I będzie, proszę Państwa, także uregulowanie spraw związanych z cenami energii elektrycznej, bo to też jest wielki problem, zresztą związany także z tym ciepłem, bo niektórzy się ogrzewają energią elektryczną. Pewnie Państwo słyszeli o tych 2000 kW po stałej cenie, czyli tak jak jest teraz, o 2600 kW, ta liczba jest jeszcze rozważana, jest możliwość jej zwiększenia dla rodzin wielodzietnych, czy tych, którzy mają jakieś inne dodatkowe potrzeby w tym zakresie. No, jeżeli ktoś będzie potrafił się ograniczyć, bo ja wiem o tym, że niektórzy zużywają więcej, to nie dopłaci nic. Jeżeli nie będzie mógł tego zrobić, to dopłaci już tylko za to ponad tą liczbę, czyli to też jednak będzie bardzo duża ulga. A poza tym, jak Państwo może wiecie, no podjęliśmy bardzo wiele innych działań zmierzających do tego, żeby ta inflacja była łagodniejsza. No te wakacje kredytowe, obniżyliśmy podatki, niektóre do zera, jak na nawozy sztuczne, to jest ważne dla rolnictwa, ale także na wiele artykułów żywnościowych, na gaz, inne do 5%, jak na elektryczność, czy do 8%. Jak na niektóre paliwa. No, walczymy zaciekle o to, żeby paliwa były jak najtańsze w tym zakresie, w którym oczywiście jesteśmy w stanie jakoś na to wpłynąć, czyli w tej sferze gospodarki państwowej, ale ona tu jest bardzo ważna. Walczymy także o to, żeby w bankach wszystkie depozyty, począwszy od tych takich Avista, RORów, były oprocentowane, bo RORy są zwykle na 0% albo tam, nie wiem, 0,1% czy 0,5%, a te wkłady na dłuższy czas, lokaty czy inne rodzaje tego typu wkładów, były oprocentowane przynajmniej od tych krótkich na 6%, aż przynajmniej do 8%. Chodzi o to, żeby pieniądze nie uciekały z banków na rynek i żeby też ściągnąć z rynku trochę pieniędzy do banków. O co chodzi, jaki jest cel? Obniżenie inflacji. Oczywiście Bank Narodowy też działa w tym kierunku, chociaż to rzeczywiście bywa bolesne, znaczy jest bolesne, szczególnie dla tych, którzy mają kredyty, bo to prowadzi do podwyższenia procentów. Ale tutaj, powtarzam, są wakacje kredytowe i to naprawdę znacznie obniża to obciążenie. Dlaczego my to w ten sposób robimy, a nie robimy klasycznego zabiegu takiego, jaki już dwa razy robił Balcerowicz, a raz Tusk. To znaczy nie schładzamy gospodarki. Nie czynimy niczego takiego, co by przywróciło bezrobocie, którego w Polsce dzisiaj naprawdę jest bardzo niewiele. Nie chcę powiedzieć, że w ogóle nie ma, ale jest naprawdę bardzo niewiele. Szczególnie takiego prawdziwego, no bo są ci, którzy sobie pracują w szarej strefie. I proszę Państwa, nie chcemy także, żeby po raz czwarty już w tym okresie po 1989 roku stopa życiowa w Polsce spadła, bo też chcę to Państwu powiedzieć, chociaż niektórzy mi odradzają, żeby to mówić, w tej chwili wzrost wynagrodzeń jest na poziomie inflacji, a do niedawna nawet przewyższał. Oczywiście to nie oznacza, że nikt nie traci, bo są tacy, którzy mają większy wzrost albo mniejszy, a niektórzy żadni, najbardziej chyba tracą emeryci, ale też się staramy pomagać. No i oczywiście te koszyki, to co ludzie kupują, są bardzo różne, też jedne towary szybciej drożeją, inne wolniej.
krótko mówiąc, to nie jest tak, żeby nie było poszkodowanych, no ale niestety takiej metody, żeby nie było przy takim kryzysie światowym, poszkodowanych nie ma. Ale za wszelką cenę chcemy uniknąć z tego czwartego razu. I to mówię tylko o pokoleniu, które już w PRL-u, przynajmniej oczyma człowieka choćby no, dorastającego, nie pamięta. Bo ci, co pamiętają, no, to pamiętają tamte kryzysy, kolejne. No, ile ich było, to naprawdę trudno zliczyć, bo dla pokolenia dzisiaj już zaawansowanego, tego no, z lat 40. czy nawet z początku lat 50. to już będzie pewnie 8 czy 9 taki kryzys. Chcemy tego uniknąć. To podkreślam na każdym takim spotkaniu. I dlatego właśnie prowadzimy taką politykę, jaką prowadzimy. To jest polityka przemyślana. To jest właśnie polityka dobrego rządu na ciężkie czasy. Ale niestety nie powiedziałbym wszystkiego, gdybym ograniczył się, opisując te ciężkie czasy, tylko do tego, co już mówiłem. Mamy także jeszcze jeden element tych ciężkich czasów, który wygląda pozornie jako starcie z Unią Europejską. To starcie o KPO. No, w tle, chociaż ostatnio zapewniałem, że te środki są niezagrożone, także o te główne środki europejskie. Otóż ja chciałbym Państwu powiedzieć z całą mocą, to nie jest starcie z Unią Europejską. To jest starcie z Niemcami. To jest, proszę Państwa, starcie z Niemcami. Bo to Niemcy w tej chwili chcą przeprowadzić plan zjednoczenia Europy, uczynienia w istocie z niej, nie federacji, to jest bajka z tą federacją, jednego w gruncie rzeczy państwa, oczywiście z jakimiś tam formami autonomii, pod ich wodzą. I trzeba naprawdę dziękować kanclerzowi Scholzowi, że on nie jest tak sprawnym politykiem jak jego poprzedniczka. I po prostu powiedział to wprost. Czego po pani Merkel naprawdę no, nie należałoby się spodziewać. Bo ona naprawdę no, rzeczywiście swój fach znała. To trzeba przyznać. No, on powiedział, że zjednoczenie pod przywództwem Niemiec, światowe znaczenie Niemiec, już nie europejskie, a światowe. No my to, szanowni państwo, znamy. My to znamy przynajmniej od Bismarcka, od zjednoczenia, od II Rzeszy. Nieustanne dążenie do tego, żeby stworzyć taką sytuację, w której Niemcy będą odgrywały rolę światową. Kiedyś to była taka zazdrość skierowana głównie przeciwko Wielkiej Brytanii, no bo Wielka Brytania miała to wielkie imperium, a Niemcy nie. Później ona była kierowana w różnych kierunkach. Zawsze dla Niemców to się kończyło źle. Ale mimo wszystko po raz kolejny inną metodą tego próbują. Próbują, a swoją pozycję dzisiaj rzeczywiście, mimo spadku w ostatnich miesiącach, wysoką, zawdzięczają przede wszystkim pewnej bardzo zręcznej taktyce, którą przyjęli i którą bardzo konsekwencje tam opozycji totalnej nie ma, więc cała klasa polityczna działa razem, realizowali. Mianowicie budowa siły moralnej, mocarstwowości moralnej Niemiec. No, mocarstwowość moralna Niemiec, to ja tu mówiłem poprzednio i podobno to już hula po internecie, że ja równie dobrze mógłbym Państwu powiedzieć, że jestem czołowym koszykarzem NBA. I to tym z środka, tym największym. Otóż, szanowni państwo, Niemcy nie rozliczyły się z II wojny światowej ani moralnie, ani w sensie prawnym, to znaczy ukarania zbrodniarzy. Wręcz cała konstrukcja T-34
tego, co kiedyś jeszcze, no starsi z nas to pamiętają, nazywano Niemiecką Republiką Federalną, czyli NRF-em. Całe to państwo było skonstruowane na dwóch zasadach. Abolicja i amnezja. Zapomnienie i brak odpowiedzialności karnej tych, którzy dopuścili się zbrodni. Były oczywiście wyjątki. W 60-tych latach były te sprawy oświęcimskie. Przedtem no, Kochal to nawet nie Niemcy nam Kocha wydali, tylko, bo jeśli sobie dobrze przypominam, to Anglicy. W każdym razie ten proces Kocha, to też starsi, no już mocno starsi, tacy jak ja, to sobie też przecież mogą przypomnieć, że się w Polsce toczył, bo został nam wydany. Ale generalnie rzecz biorąc, to była ta zasada. Zasada moralnie absolutnie nie do przyjęcia. No i oczywiście nie rozliczyli się ekonomicznie, bo co prawda zawarli liczne umowy, niektóre bardzo zresztą zręczne, bo na przykład płacili z powodów, których nie znam, ale w żadnym razie nie chcę urażać Meksykanów i państwo meksykańskie, nawet Meksykowi. Przypuszczam, że to chodziło o to, że przy końcu wojny bardzo wiele państw wypowiedziało wojnę Niemcom i być może jakiś Meksykanów coś tutaj w Europie ze strony Niemców spotkała. Ale jak to zrobili? Te państwa otrzymywały, to znaczy dokładnie ich rządy i budżety, 4% dochodów z niemieckiego eksportu do tych państw. Zręczne, prawda? No, żebyśmy to my tak potrafili działać. Otóż z tym krajem, któremu uczynili najwięcej krzywd, straszliwie krzywdy i to na pół wieku, bo komunistom też była ogromna krzywda. Spójrzmy nawet na to ostatnie 30 lat. Przy wszystkich błędach, fatalnych rządach, rozkradaniu, no o ile żeśmy poszli do góry. A za komunizmu w gruncie rzeczy w relacji do tych na Zachodzie szliśmy przez cały czas w dół. Myśmy mieli w 91 roku 27% PKB Niemiec na głowę, w tej chwili mamy 66%. To jest dowód, jak bardzo ten naród, tak osłabiony wojną, później tymi emigracjami, choćby tą z lat 80., tymi innymi, które też były po 56 roku, w latach 70., nawet 60. była emigracja. Sam miałem kolegę w szkole, który nagle w 64 roku razem z rodzicami oczywiście emigrował. No krótko mówiąc, naród w tym wszystkim osłabiony, bardzo osłabiony, mimo wszystko, kiedy odzyskał wolność i to też taką nie w 100%, potrafił pójść do przodu. Potrafił pójść do przodu dzięki swojej inwencji, swojej energii i swojej chęci awansu. I ta chęć awansu w nas, Polakach, w dalszym ciągu jest. No tylko chodzi o to, żeby nie popaść w sytuację, która będzie realizacją czegoś, co pewien niemiecki autor Neumann napisał już w 1915 roku w książce, która właśnie teraz została przetłumaczona na polski po bardzo wielu latach, przeszło 100. Europa Środkowa, Mitteleuropa. Otóż on tam już przewidywał, że będzie niepodległa Polska. Wtedy przecież niepodległej Polski nie było. Nie było jeszcze nawet deklaracji dwóch cesarzy, bo to 16 rok. Natomiast on już to przewidywał, tylko że ta Polska ma być nieduża, podporządkowana Niemcom i nigdy się nie może rozwinąć tak, żeby dorównywała, choćby zbliżała się bardzo do Niemiec. Musi być jakby na innym, niższym poziomie. No i to, co nam dzisiaj jest proponowane przez różnego rodzaju polityki, które forsowane są przez Unię Europejską i to, co jest proponowane właśnie przez Scholza, to właśnie jest to kolejne zagrożenie. Kolejne zagrożenie, które można powiedzieć, określić tak. No, koncepcja pana Neumanna dziś już, nie wiem, czy świętej, czy byłej pamięci, zostanie zrealizowana. Otóż, szanowni państwo, to jest stawka tych wyborów, które są przed nami. My twardo mówimy nie.
I my twardo mówimy Niemcom, nie jesteście mocarstwem moralnym, my twardo mówimy Niemcom, musicie się rozliczyć ze swoich zbrodni i z tego, co uczyniliście Polakom. I to jest też nasza odpowiedź na te koncepcje, ale to jest także wykonanie czegoś, co było niewątpliwie traktowane przez tych, którzy już odeszli, tych, którzy brali udział w tej strasznej wojnie, a także przez tych tak licznych, którzy w niej zginęli, jako ich testament. Musimy to zrobić. Musimy podjąć o to walkę. I to nie jest walka beznadziejna. No i tu trzeba wspomnieć o kolejnej sprawie. Mianowicie nasi przeciwnicy polityczni nieustannie, niezwykle brutalnie nas atakują, używają wszelkich, także najbardziej haniebnych sposobów, nawet tutaj pod tym gmachem to widać, ale stosują też różnego rodzaju socjotechniki. Jedną z tych socjotechnik jest takie gwałtowne w tej chwili, szczególnie właśnie po tej sprawie odszkodowań wojennych, przemalowywanie się na patriotów. Na pierwszy patriota. No wiadomo, kto jest pierwszym patriotą. Od niedawna, co prawda. W Oleśnicy powiedziałem, że lepiej, żeby tak z 10 lat przedtem potrenował ten patriotę. I to tutaj powtarzam, ale to są żarty, natomiast sprawa jest poważna, bo oni mają bardzo dużą siłę medialną i w związku z tym wielu ludzi z naiwności, z tego, że się polityką mało interesują, gdzieś tam spojrzą na chwilę na ekran, gdzieś tam stwierdzą, że w Polsce jest dyktatura okrutna, zaraz później, że opozycja wygra wybory. I takiemu człowiekowi się nie zderza w głowie, że jak jest dyktatura, to jakie wybory i jak można wygrać te wybory. Ale niestety takich ludzi w Polsce trochę jest, nawet może nie mało. I krótko mówiąc, tacy ludzie mogą też nagle uwierzyć, że ten pan o imieniu pewnego Kaczora słynnego, że ten pan rzeczywiście tym patriotą jest. No ja mam wątpliwości. Ja poznałem go przed bardzo wielu laty. Niektórzy spośród państwa tutaj nie było wtedy na świecie, albo byli małymi dziećmi. No i ja wiem, jak w tym środowisku mówiło się na przykład o Polakach. Nie mówiło się nic złego, mówiło się ludność. A ludność to się mówi o krajach kolonialnych. I można powiedzieć, że w tym określeniu była jakby istota rzeczy, istota tej relacji między tą grupą a własnym narodem. I nie możemy się dać oszukać. To jest niesłychanie wręcz ważna sprawa. Niesłychanie ważna sprawa, mimo tej przewagi medialnej, mimo tych wszystkich, jak to się dzisiaj nazywa, komercjalnych telewizji, nie możemy się dać oszukać. Pamiętajmy, że oni się wpisują w ten plan. A jak ktoś nie wierzy, to niech spojrzy na głosowania w Parlamencie Europejskim. Głosowania za sankcjami wobec Polski. Bo słusznie napisał Jan Rokita, że dzisiaj są dwa kraje, wobec których stosowane są sankcje. To jest Rosja i surowiej jeszcze karana Polska. Polska, która tak bardzo angażuje się w wojnę z Rosją, która tak bardzo broni interesów przecież nie tylko swoich, ale całej Unii Europejskiej i całego Zachodu. Jeśli ktoś podnosi rękę przeciwko temu
co dzieje się w Polsce, udaje, że wierzy, albo może czasem rzeczywiście wierzy, bo będę tu szczery, bo jest głupi. I to bezdennie. Że w Polsce jest jakaś dyktatura, że ktoś tutaj łamie prawo. Owszem, tak, sądy bardzo często łamią prawo. To prawda. Ale akurat nie w naszą stronę, tylko w drugą. Dzisiaj przed sądem stoi pan, nigdy nie wiem, czy go to się czyta Neumann czy Neumann, ale chyba Neumann. Neumann. Otóż pan Neumann, otóż on sformułował tą doktrynę. Jesteś z Platformą, nic ci sądy nie zrobią, bo sądy są nasze. Nie PiSu, nie Zjednoczonej Prawicy, tylko właśnie Platformy. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z praworządnością, tylko niech oni podejmują wobec tego uchwały przeciwko Platformie Obywatelskiej. To wtedy będzie słuszne, ale nie przeciwko nam, bo my chcemy obiektywnych sądów. My chcemy po prostu, żeby fakty były uwzględniały sądy. Żeby sądy działały szybko. Możliwie szybko, bo oczywiście nigdzie na świecie nie działają bardzo szybko. I żeby sądy stosowały tą zasadę, która jest fundamentem naszej konstytucji, fundamentem każdej demokracji. Ludzie są równi. Przed sądem każdy jest równy. Czy jest to słynny celebryta i milioner, czy najbardziej skromny człowiek. Muszą być traktowani tak samo. No wyobraźcie sobie, proszę Państwa, że ktoś stanie po wypiciu znacznej ilości alkoholu, bez prawa jazdy, bez innych dokumentów, kogoś przejeżdża na pasach. Jest to pani, z mojego punktu widzenia, całkiem niezły wiek, ale niezupełnie młoda. No. Otóż, staje sprawa, że nie wiadomo w jakim tempie ona biegła na ulicę. Bo pewnie sprinty uprawia. Wszystko, powtarzam, dzieje się na pasach. No a jak się skończyło, to Państwo wiecie. No więc, Szanowni Państwo, to jest przykład, bo takich przykładów jest dużo więcej. Takie przykłady odnoszą się także do różnego rodzaju ustosunkowanych ludzi w jakichś mniejszych jednostkach, nieznanych w skali całej Polski. I to, powtarzam, jest łamanie podstawowych zasad demokracji. To odnosi się także do zaangażowania politycznego niektórych sędziów, którzy każą lub podejmują decyzje w procesach cywilnych w zależności od tego, kto jest jakiej politycznej opcji. No z tym trzeba skończyć, bo to jest właśnie łamanie praworządności. I my obiecujemy, że my z tym skończymy. My z tym skończymy, bo nie może być tak, jak dzieje się niestety już w niejednym miejscu na świecie, że demokracja zaczyna wyglądać, albo już wygląda wedle wskazań pewnej europosłanki szwedzkiej, która ostatnio się wypowiadała i która stwierdziła, że zwycięstwo w prawicy Szwecji jest niedemokratyczne, bo im nie wolno wygrać. Otóż zwycięstwo prawicy w Szwecji, tak jak przedtem skądinąd zwycięstwa lewicy, a bardzo długo zwyciężali, było całkowicie demokratyczne i legalne. Tak jak nasze zwycięstwo, jak zwycięstwo każdej partii, chyba że jest komunistyczna albo faszystowska, bo takich nie należy tolerować, ale on jest rzeczywiście faszystowska, bo pamiętajcie Państwo, że w tej chwili ludziom sączony jest ten pomysł stalinowski z lat 30., że jak ktoś nie jest komunistą, to jest faszystą. Nie, proszę Państwa, uczciwi ludzie nie są ani faszystami, ani nazistami, ani komunistami. Ale między tymi formacjami, skądinąd pod wieloma względami sobie bliskimi, jest bardzo wiele innych możliwości. I w ramach tych możliwości jest demokracja.
I nawet jeżeli ktoś jest, to pani Meloni tak ładnie ostatnio powiedziała we Włoszech, radykalnie przeciwko tej rewolucji obyczajowej, to to też jest demokracja. I to właśnie jest demokracja. I to są właśnie te różnice między nami, a tymi, którzy są tak zaciekle przeciw nam. To są te różnice między tymi, którzy chcą dobra Polski, a tymi, którzy jakby zrywają maski, jak pewien prezydent pewnego miasta, 640 tysięcy mieszkańców plus 100 tysięcy studentów plus 200 tysięcy Ukraińców, łącznie 940 tysięcy ludzi. I chyba państwo to miasto znają. I prezydent tego miasta, jak spadła sprawa reparacji, jak została przedstawiona na Zamku Warszawskim, to od razu powiedział nie. No to kogo on reprezentuje? Jakie miasto? Drezno? Lipsk? Kolonie? Czy może po prostu Berlin? Chociaż to chyba za duże. No ale w każdym razie tutaj sobie żartuję, ale to jest naprawdę bardzo poważny problem. Ten pan jest przedstawicielem władzy państwowej, mówiłem już o tym. Zgodnie z polską konstytucją on jest przedstawicielem władzy państwowej. On nie ma prawa niczego takiego powiedzieć. Sądzę, że w zarysie, co prawda, bo tutaj można by postawić jeszcze bardzo wiele innych problemów odnoszących się do naszych planów, zmian w służbie zdrowia, do tego, co się nam nie udało, bo uczciwie przyznaję, mieszkania nam się nie udały, Mieszkanie Plus to tylko 40 tysięcy mieszkań i to łącznie z tymi, które są w tej chwili w budowie. Te wszystkie sprawy są jeszcze przed nami, bo na przykład w służbie zdrowia daliśmy naprawdę dużo, dużo więcej pieniędzy niż przedtem. Nominalnie to jest przeszło dwukrotnie, wyraźnie przeszło dwukrotnie. No, jeśli uwzględnić inflację, to jest oczywiście trochę mniej, ale to też jest 175% przynajmniej w tej chwili, o 75% więcej. No ale nie mogę powiedzieć, bo byłbym nieuczciwy wobec państwa, że ta sprawa została rozwiązana. Nie została jeszcze ciągle rozwiązana. Są postępy w pewnych sprawach, kardiologia, onkologia, ale do rozwiązania jest jeszcze daleko. I my pójdziemy tą drogą, chociaż to też jest bardzo trudne, tak jak walka z deweloperami, bo żeby rozwiązać problem mieszkaniowy w Polsce, to trzeba złamać przewagę deweloperów. Jak się tego nie zrobi, to się nie wygra. A tutaj trzeba też złamać pewne bardzo wpływowe grupy, które chcą traktować służbę zdrowia jako biznes. Otóż służba zdrowia nie jest biznesem, a praca lekarza powinna być bardzo dobrze wynagradzana, ale to nie jest jednak biznes. To jest służba, to jest posłannictwo. I powtarzam, to wszystko przed nami. Ale te zasadnicze różnice zostały tutaj przeze mnie zarysowane. Chociaż w tych sprawach też byłyby pewnie między nami różnice, jak i w bardzo wielu innych. Ale to już jest akurat w demokracji normalne. Stoi przed nami wybór. Ten wybór jest funkcją uświadomienia społeczeństwu, temu, jak jest naprawdę, co naprawdę w Polsce się działo, no bo gdyby brać pod uwagę obraz stworzony przez naszych przeciwników, to po prostu już tylko nam bomby atomowej rzuconej na Polskę brakuje, bo wszystko inne było złe, to jedna wielka tragedia. Więc to jest sprawa pierwsza i to jest nasze zadanie, szczególnie ci tych, którzy się jakoś bardziej angażują politycznie po naszej stronie. I to jest sprawa jeszcze jedna, na którą chciałem zwrócić szczególną uwagę i członkom Prawa i Sprawiedliwości obecnym na tej sali i także tym, którzy Prawo i Sprawiedliwość chcą jakoś czynnie wspierać. Korpus Ochrony Wyborów.
Oni wyraźnie już zapowiadają, że chcą z wyborów zrobić awanturę. Jak przegrają, to powiedzą, że sfałszowane. My pomożemy z punktu widzenia prawnego nowe sposoby liczenia głosów, dużo bardziej transparentne niż obecnie. Żadnych tam rozdawań tych głosów, na dzielenia na tak zwane kubki, każdy sobie liczy, no różnie z tym bywa, różnie tutaj bywa z uczciwością, tylko po prostu sytuacja, w której każdy głos musi być przez wszystkich obejrzany, to jest stosowane w świecie i zapisany dla tej czy innej partii, no albo ewentualnie, ale to się rzadko zdarza, chociaż w niektórych naszych wyborach zdarzało się bardzo często, jako nieważny. I to jest naprawdę dzisiaj niezwykle ważne zadanie i trudne, bo to trzeba około 60 tysięcy ludzi w to zaangażować. I jeśli nam się to uda, to naprawdę droga do zwycięstwa będzie bardzo, bardzo skrócona. Ale przede wszystkim proszę o aktywność, o rozmowę z każdym, z którym w ogóle się da rozmawiać, bo z wieloma niestety się nie da, ale w tej chwili nawet według badań dla nas niezbyt korzystnych, przeciwko nam tak twardo jest 49%, czyli 51% nie jest twardo przeciw nam. To wystarczy, żeby wygrać wybory. I my te wybory, proszę Państwa, wygramy, bo mamy rację. A te 49% można naprawdę odpowiednią kampanią docierania z prawdą do ludzi znacznie zmniejszyć. Bo oczywiście są tacy, których się nie da przekonać z różnych względów, ale wielu ludzi, jak sądzę, da się przekonać. Ja w to wierzę. Ja wierzę w to, że Polacy chcą dalej iść tą drogą, drogą tej zmiany, która nastąpiła po 2015 roku. Zmiany, która, kiedy opadną kurze tych wojen, tych kryzysów, będzie naprawdę prowadziła Polski do sytuacji, iż w ciągu nie więcej niż kilkunastu, no w najgorszym razie 20 lat, będziemy nawet tak bogatym narodem, jak Niemcy mogli mówić, jesteśmy na tym samym poziomie. I nie tylko lekarze będą zarabiać tyle samo albo więcej, co lekarze niemieccy. Także i ludzie innych zawodów. To jest, Szanowni Państwo, możliwe. To jest możliwe. Ja dam Państwu jeszcze taki przykład. Wielu z nas, tych starszych, 40 lat temu, czy tam więcej niż 40, 42, 41 lat temu, śmiało się trochę z Wałęsy, kiedy mówił, że on tu zrobi polską Japonię. Wiecie Państwo, jaki kraj jest przed nami? Tylko jeden szczebel wyżej, jeżeli chodzi o takie obliczenie OECD pensji, ale liczonej w sile nabywczej, czyli realnych pensji. Za kim jesteśmy? Za Japonią, proszę Państwa. Tuż, tuż. Czyli, proszę Państwa, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, naprawdę. Wyjdziemy z tego wszystkiego, co dzisiaj jest i nasze, ale przede wszystkim światowe. Mam nadzieję, że pewien imperializm, pewien typ imperializmu dożywa swoich dni, czy w każdym razie swoich lat, a Polska ma przed sobą piękną przyszłość. Pod warunkiem, że będą nią rządzić uczciwi patrioci. Nie geniusze. Ale ludzie sprawni, potrafiący załatwiać sprawy, które trzeba załatwić i mający Polskę w sercu i w umyśle. I mogę powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica nie jest bezgrzeszna. Wiem o tym. Ale ogromna większość tych ludzi, nawet jeżeli popełniają błędy, to ma Polskę w sercu i ma Polskę w umyśle. I dlatego warto ją poprzeć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Teraz... Dziękuję, bo jeszcze pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłe oświadczyny. Panie prezesie, będą pytania, więc pozwolimy na chwilę. Zejść, tak? Tak, tak, tak. Żeby ten szedł, tak? Dobrze. Bo będziemy akurat scenerię. Będziemy zmieniać. Panie prezesie, bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że dzisiejsza pana wizyta na Dolnym Śląsku oraz pana słowa będą dla nas inspiracją do tego, by lepiej przygotować się do przyszłorocznej kampanii wyborczej w naszym regionie. Proszę państwa, doskonale wszyscy wiemy, że dotychczasowe nasze zwycięstwa w kolejnych kampaniach to nie jest dzieło przypadku. To jest trud i ciężka praca wielu tysięcy działaczy, sympatyków, wolontariuszy, w tym także tu we Wrocławiu. I z tego miejsca pragnę wam za to szczerze, z całego serca podziękować. Panie prezesie, zapraszamy. Panie prezesie, zbieraliśmy pytania, ale zanim zacznę wyciągać losowo, to pozwolę sobie zadać pytanie w imieniu mieszkańców, z którymi się spotykam. A mianowicie, wielu mieszkańców pyta się mnie, że jak to jest możliwe, że pomimo tylu kryzysów, które Polska przechodziła, najpierw pandemia, później wojna na Ukrainie oraz związana z nią inflacja. A mimo to wciąż utrzymujemy tak niski wskaźnik bezrobocia. W lipcu to był 4,9, a w sierpniu dane z GUS-u z piątku 4,8. Jak to jest możliwe, panie prezesie? To jest właśnie ta polityka, którą prowadzimy. To znaczy, że unikamy działań, które mogłyby zwiększyć liczbę bezrobotnych, bo gospodarka, która hamuje w tej chwili, ja państwa nie oszukuję, no było 8% wzrostu w pierwszym kwartale, już tylko przeszło 5 w drugim, teraz na pewno będzie mniej, ale w dalszym ciągu jednak, mówiąc potocznym językiem, się kręci. I nie wiem, co prawda, jaki będzie wynik ostateczny, ale na pewno będzie dodatni. Sądzę, że będzie to gdzieś w okolicach 4% wzrostu, może nawet trochę lepiej, no może niestety też troszkę gorzej, ale w każdym razie jak na nasz poziom rozwoju będzie to przyzwoity wzrost. Natomiast jeżeli chodzi o przyszły rok, to obliczenia, zapowiedzi ekonomistów są dość pesymistyczne, 1,7% wzrostu, ale ja zapewniam, że nasz rząd uczyni wszystko, żeby to podnieść. Żeby podnieść to na taki poziom, żebyśmy właśnie nie mieli tych objawów kryzysowych typu jakiś wyraźny wzrost bezrobocia, no i żeby nie została uruchomiona taka samospełniająca się prognoza spadku, bo no, mechanizm ekonomiczny jest w wielkiej mierze mechanizmem opartym o psychika, o sposób myślenia ludzi, o różnego rodzaju zjawiska z dziedziny psychologii społecznej. I dlatego tych zjawisk, które mogą prowadzić do kryzysu, a takie są i są dawno opisane przez naukę, no my unikamy i wszystko robimy, żeby się w Polsce nie zdarzyły. Powtarzam, nie chcemy kolejnego kryzysu, chociaż kryzys jest, ale nie chcemy tego kolejnego uderzenia w poziom życia Polaków. Chcemy
by po krótkim okresie zwolnienia Polska się szybko rozwijała. W dalszym ciągu, oczywiście w tempie właściwym dla krajów, które już dziś są na poziomie krajów rozwiniętych. No można chyba sądzić, że myśmy się już z tej pułapki średniego rozwoju, jest takie pojęcie w ekonomii, wyrwali, że już jesteśmy jakby ponad tym. To jest dyskusyjne wśród ekonomistów, ale optymiści, a należę do optymistów, chociaż nie jestem ekonomistą, od razu mówię, uważają, że jednak już żeśmy to uczynili, jesteśmy już wyżej. Ja mówię ciągle w sile nabywczej od Portugalii, a Portugalia jest takim klasycznym przykładem państwa, które wpadło w pułapkę średniego rozwoju. Szanowny panie prezesie, czy nie uważa pan, że Polska w obecnej sytuacji kryzysu energetycznego powinna jednak podtrzymywać stosunki gospodarcze z Federacją Rosyjską? Proszę państwa, to jest tak. Oczywiście, gdybyśmy na przykład kupowali węgiel z Rosji, nie byłoby tutaj żadnego problemu z węglem, a tak to musimy stawiać na głowie. Albo nawet niektórzy używają takiego określenia, ja też używam, stawać na uszach. Stawać na uszach, żeby jednak tego kryzysu nie było i nie będzie. Natomiast gdybyśmy chcieli w tej chwili podtrzymywać stosunki gospodarcze z Rosją, to stanęlibyśmy po prostu po stronie Rosji. Czyli stanęlibyśmy przeciw sobie samym. Przeciw sobie samym, to naprawdę byłaby skrajnie niemądra polityka. No, jest waga różnych spraw. My jesteśmy w stanie, dzisiaj dzwonił do mnie pewien wielki menadżer, mówiąc mi o tym, że została zawarta ostatecznie umowa o dostawach gazu z Norwegii, czyli gazu nie zabraknie. Węgla do Polski płynie bardzo dużo. Trzeba go co prawda sortować, są jakieś tam kłopoty logistyczne, ale je przełamujemy. Krótko mówiąc, wszystko to można załatwić, ale musimy być po właściwej stronie w tym wielkim sporze. W sporze, który jest dzisiaj wojną na Ukrainie, no ale po ostatnich decyzjach Putina to od razu państwu mówię, że może być różnie. My czynimy wszystko, żeby to się nie rozszerzyło. I właśnie ta postawa jest postawą, która do tego się przyczynia, bo pamiętajcie państwo, że jak Rosjanie gdzieś zobaczą jakąś miękkość, to natychmiast w to wchodzą. Znaczy sądzenie, że z Rosjanami można rozmawiać na tej zasadzie, my pójdziemy na ustępstwa, my będziemy mieć, to jest jedno gigantyczne złudzenie. Złudzenie, które niestety w Europie Zachodniej, to także w Stanach Zjednoczonych, no, panowało przez całe dziesięciolecia. Dopiero Reagan tak naprawdę z tym zerwał i w ciągu dwóch kadencji no, po prostu w istocie rozbił Związek Sowiecki. Więc pamiętajcie państwo o tym, że musimy po prostu być w tym obozie, który wspiera i być możliwie, bo mamy mniejsze możliwości na przykład niż Wielka Brytania, ale być w czołówce. No niekoniecznie, jest też jedna taka partia, która lubi stawiać takie pytania. Ale teraz obiecuję, że od mieszkańców z Wrocławia pytanie jest kolejne. Szanowny panie prezesie, we Wrocławiu środowiska kresowe i kombatanckie starają się o utworzenie Instytutu Kresowego. Czy szanowny pan prezes przychylnie widziałby utworzenie takiego instytutu badawczego? Oczywiście, no, tworzymy to Muzeum Kresów Wschodnich z takim centralnym ośrodkiem w Lublinie i z dwoma jeszcze przynajmniej ośrodkami. Jeden w Przemyślu, drugi w Sejnach, gdzie jest jeszcze w Brzegu tutaj taka jakby, bo tutaj jest wielu ludzi z tych. I raz w jakimś związku z tym muzeum, bo przecież muzeum też jest placówką naukową, albo bez związku taki instytut może powstać. Tylko trzeba jednego unikać, to chciałbym państwu powiedzieć.
trzeba kresy badać, to wielki, bardzo znaczący element historii Polski, także historii polskiej kultury i powinniśmy go znać. Natomiast nie można tworzyć w najmniejszym stopniu wrażenia, że my tam mamy zamiar wrócić w sensie państwowym, no bo to jest w interesie Rosji i nasi sąsiedzi się z tym nie pogodzą. No po prostu tak jest i trzeba to brać pod uwagę. Mamy taki świat, jaki mamy i mamy w tej chwili wystarczające terytorium, chociaż ludności mamy trochę za małą i tutaj trzeba nad tym jakoś pracować, właśnie te mieszkania, te sprawy, żeby to jakoś się zmieniło. No, jest oczywiście pytanie o emigrację do Polski, ale nie mówię o tej emigracji sprzed kilku lat, tylko tej, która jest w tej chwili, no jak to z tym dalej będzie. Ale może w tej chwili nie rozważajmy tych problemów, bo one są naprawdę bardzo delikatne. Kolejne pytanie to, czy suwerenność naszej ojczyzny jest zagrożona postawą totalnej opozycji? No w oczywisty sposób jest zagrożona. Ja spokojnie tutaj, proszę bardzo, niech mi wytoczą proces. Stwierdzam, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska to jest partia niemiecka. W tym sensie, w jakim te określenia były używane w pierwszej Rzeczypospolitej wobec stronnic. Stronnictwo francuskie, stronnictwo niemieckie, później stronnictwo rosyjskie, pruskie. To jest to stronnictwo, może to będzie bardziej precyzyjne określenie, lepiej osadzone w naszej historii, właśnie niemieckie. Pytanie od studenta medycyny, pana Michała. Proszę o ocenę aktualnego stanu służby zdrowia oraz perspektywy dla obecnych lekarzy, młodych lekarzy. Stan jest taki, że dochodzimy już, bardzo niedługo będziemy mieli już przeszło 7% PKB na służbę zdrowia. Postęp oczywiście jest w różnych dziedzinach. Jest on niedostateczny. Mamy w moim przekonaniu wadliwie zorganizowaną służbę zdrowia. Po prostu ten model się nie sprawdził. Jeżeli chodzi o perspektywę dla młodych lekarzy, no to ona jest naprawdę bardzo dobra. W Polsce jest o 30 przynajmniej tysięcy za mało lekarzy. My próbujemy z tym walczyć w ten sposób, że zwiększamy znacznie ilość miejsc na uczelniach medycznych i tworzymy nowe. Ja teraz będąc w Elblągu, z którym jestem związany od 33 lat, bo tam byłem kiedyś senatorem na samym początku tych nowych czasów, dowiedziałem się, że po 20 przeszło latach starań tam się też w końcu udało stworzyć. No już za chwilę zacznie działać Wydział Lekarski. Krótko mówiąc, robimy wszystko, co można, ale jest praca, są dobre pensje i coraz lepsze. I naprawdę jest coraz więcej sprzętu. Niektórzy lekarze nawet mówią, że pewnych bardzo nowoczesnych urządzeń już jest ponad potrzeby, ale w to nie będę wchodził, bo się na tym nie znam. I krótko mówiąc, ta perspektywa jest. Jest bardzo dobra perspektywa spełnienia się zawodowego i uzyskania jednocześnie wysokiego poziomu życia, który jest przynależny lekarzom, w każdym razie dobrym, przyzwoitym lekarzom, bo tak jest we wszystkich rozwiniętych krajach świata i tak powinno być także w Polsce. Ale trzeba pamiętać też, że to jest pewnego rodzaju służba, misja. To jest trudny zawód, do którego się idzie do pełnej sprawności, idzie się długo. I no to powinno być tym elementem, którym się lekarze kierują. Czy tak jest zawsze? No uczciwie powiem nie. I to jest ten problem, który też stoi przed naszą służbą zdrowia i wielu ludzi, którzy nią kierują, ale nie na poziomie ministerialnym. Mówię o dyrektorach szpitali, z którymi rozmawiałem, pytając, no co oni sądzą. No właśnie w tym widzą ten bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o sprawność działania naszej służby zdrowia, jej przyjazny charakter w stosunku do zwykłego chorego.
Już mówiłem w Oleśnicy, że no do dziś dnia i to w szpitalach akademickich zdarza się, że człowiek z 40-stopniową gorączką i po prostu z sepsą 17 godzin czeka, siedząc na jakimś zydlu. I to jest przykład, bo to dotyczyło mojego znajomego. No krótko mówiąc, tak być po prostu nie może i to trzeba zmienić i to można stosunkowo łatwo zmienić, tylko jednocześnie trzeba zmienić pewne mechanizmy, tak, które w jakimś sensie są podobne do tych, które prowadzą do takich zjawisk jak to, że spółki, państwowe spółki energetyczne ciśnięte z całej siły nie chcą obniżać ceny energii, chociaż mogą to zrobić. Mogą to zrobić. My to przeprowadzimy, ale naprawdę jest to ciężka walka. Banki nie chcą podnieść oprocentowania, wprowadzić właściwie, bo często jest zerowe oprocentowania, chociaż i tak będą miały znaczne zyski, bo przecież pożyczają na wyższy procent, więc krótko mówiąc, ta różnica między jednym a drugim będzie im przynosiła zyski. A mimo wszystko jest tym ogromny kłopot. No, niektórzy ludzie nawet w tej sferze państwowej nie potrafią myśleć w kategoriach państwa, tylko myślą w kategoriach tego, ile im wyliczą na koniec roku, a to są naprawdę znaczące sumy. Tylko żebyście państwo w jedno nie uwierzyli, że za naszych czasów płacą więcej niż za czasów naszych poprzedników. Wtedy Polska była biedniejsza, te firmy były dużo mniejsze, a płacili dużo więcej. Tak. I przynosili często nawet straty, albo byli na granicy płynności. Orlen był na granicy płynności, a płacił jednocześnie swojemu szefowi dużo więcej niż człowiekowi, który stworzył pierwszy polski koncern, który się na arenie europejskiej, jeśli nawet już nie światowej, się naprawdę liczy. Mówię o Orlenie, który się w tej chwili tak bardzo rozbudowuje i który no niedługo będzie miał 450 miliardów złotych obrotu, czyli no, mniej niż nasz budżet, ale porównywalna. No, budżet to jest 600 kilkadziesiąt miliardów złotych. Ja powiedziałem zaś milionów, miliardów oczywiście złotych. Więc krótko mówiąc, i ten człowiek zarabia dużo mniej niż jego poprzednicy. No więc, szanowni państwo, nie dawajcie się oszukiwać. My robimy wszystko, żeby to, co dzieje się w tej dziedzinie, było w jakichś granicach przyzwoitości. Ale no, tamci wykorzystują to, że przeciętny człowiek zarabia no, ciągle stosunkowo niewiele i potrafią w ten sposób nakręcać różnego rodzaju sprawy. Zresztą często w ogóle z niczego, nawet nie z jednak dosyć wysokich zarobków, czy wysokich zarobków tych szefów, tylko nawet z sytuacji, w której chodzi o nieporównanie mniejsze rzeczy, no, nagle one okazują się aferami. Aferami są wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca. No i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego mnożyć. Jak przejrzałem ten spis afer, który to został sporządzony przez Platformę Obywatelską, to tam mogę powiedzieć, że w jednym czy dwóch wypadkach można mówić o aferze i za każdym razem odpowiednie władze zareagowały i to bardzo ostro i tam no, to się niestety przynajmniej w jednym wypadku wręcz tragicznie skończyło, a dla kogoś to rzeczywiście dopuścił się przestępstw. Panie prezesie, pytań jest wiele, ale pozwolę sobie już ostatnie zadać pytanie. Kiedy zapadną decyzje dotyczące kandydata na prezydenta Wrocławia? No, to mnie państwo złapali. Ale no to miejscowe władze ustalą. Tutaj pani europoseł mi poradziła, żebym panią o to zapytał. Ale no, ze statutu naszej partii wynika, że w takich miastach jak Wrocław to decyzja musi jednak zapadać też centralnie, chociaż oczywiście propozycje wychodzą od miasta. No, kogoś, co do którego będziemy mogli przypuszczać, że ma jakieś szanse, no bo
rządy tego pana, o którym to już mówiłem, tego wielkiego zwolennika dobrobytu w Niemczech. No nie sądzę, żeby przynosiły Wrocławiu jakieś wielkie korzyści, no ale to wrocławianie decydują. W Polsce, w Warszawie mamy też takiego prezydenta, prawda, zwanego często Czajkowskim. Nieuzasadniony sposób, był żaden muzyk z niego. No. Ale w każdym razie, no, nie wszyscy są z niego zadowoleni. Jeździć po Warszawie bardzo trudno i są też inne mankamenty. I oczywiście nie ma pieniędzy. Ale czy jest możliwość zmiany? Nie wiem. No, w pewnych miejscach się coś stało bardzo dziwnego. No ale cóż, vox populi, vox dei. Głos ludu, głos Boga. To ludzie zdecydują, no tak będzie. Ale my będziemy się starali, żeby te wielkie miasta też pewnego dnia były rządzone w ramach tej patriotyczno-rozwojowej opcji. Panie prezesie, pytania się skończyły, ale mamy dla pana niespodziankę. A propos, mamy prezent, z którym my wszyscy nie tylko we Wrocławiu się identyfikujemy, ale również w całej Polsce. Zapraszam pana. Krain mrocznych, puszcz odwiecznych pól i stepów. Nasz rodowód, nasz początek, hen od piasta kraka Lecha. Długich łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach. Przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska była Polską. Rzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał wóz drzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szlabelę mógł trzymać, ten formował legion wojsko, żeby Polska.
w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała w pole wiara. I ruszała od Chicago do Tobolska, żeby Polska była Polską. Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska. Polska była Polską. Panie prezesie, w imieniu mieszkańców Wrocławia oraz również Dolnego Śląska chcemy bardzo podziękować panu prezesowi, że pan prezes znalazł czas i odwiedził nas. Zapraszamy częściej. Dziękuję. Ja, proszę państwa, serdecznie dziękuję. Ja tutaj bywam z radością, byłem we Wrocławiu dziesiątki razy. Pierwszy raz, kiedy tutaj byłem w 64 roku, to przejeżdżałem jeszcze długo pociągami przez gruzy. Jeszcze Wrocław w dużej części leżał w gruzach. Ale to, że tu jestem dzisiaj, to jest także mój obowiązek. Przyjemny obowiązek, ale obowiązek. I chodzi o to, żebyśmy w ciągu najbliższego roku ten obowiązek spełniali, bo wtedy się spełni to, co jak sądzę dla każdego z nas, dla każdego, kto dzisiaj nam wierzy, ale także dla tych, którzy nam nie wierzą, jest dobre. Tworzy tą dobrą przyszłość. Dziękuję bardzo. Pana prezesa podziękowania od nas. Wszyscy, co tutaj jesteśmy, nie tylko złożyli swoje podpisy w podziękowaniu, że pan prezes dzisiaj nas odwiedził.